pierwszą godzinę popołudnia rozpoczęliśmy od polityki, tak drugą rozpoczniemy od polityki krajowej, a potem pewnie przejdziemy do polityki europejskiej, bo przy telefonie europoseł, ale profesor, przede wszystkim socjolog Zdzisław Krasnodębski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Nie raz, nie dwa rozmawialiśmy na temat tego, jak powinien wyglądać pana profesora, może nie wymarzony, ale lepszy rząd, czy rząd, który byłby sprawniejszy. Jedną z tych tez dla Rzeczpospolitej pana profesora było wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu. No i to się właśnie chyba dzieje, panie profesorze. Jakie będą tego efekty? Kiedy tę tezę sformułowałem, pan redaktor pamięta, bo to... To ja obstawiam rok 2017. No rzeczywiście, ja byłem zawsze zwolennikiem tezy, że pan prezes powinien wejść do rządu. W tych okolicach, kiedy rzeczywiście nastąpiła rekonstrukcja rządu, no, taka była idea z różnych powodów. Pan prezes się wtedy jakby też nie zdecydował. Nie ukrywam też, że słyszałem oczywiście o tej koncepcji, żeby to było stanowisko wicepremiera. No zobaczymy to. Jakby to zatrzymajmy się, bo to frapujące, że taki pomysł, żeby Jarosław Kaczyński był wicepremierem, to nie jest, jak rozumiem, nowość ostatnich dni, tylko to w różnych koncepcjach było analizowane już wcześniej. Tak. No mogę tak powiedzieć, no, że mimo, że państwo, dziennikarze, nasza wolna, niezależna i bardzo wnikliwa prasa i inne media no, analizują nieustannie polską politykę, no to są pewne koncepcje, które czasami nie do końca docierają, ale rzeczywiście no, tak krążyła taka idea, żeby tak rozwiązać no, tę kwestię, no, bo z jednej strony oczywiście Jarosław Kaczyński, który jako szef największej partii Zjednoczonej Prawicy, w zasadzie lider, no, który gwarantuje też spoistość ideową tego obozu i zaplecze parlamentarne rządu, no, nie może być całkowicie obciążony też takimi bieżącymi sprawami. To może zaskoczy naszych radiosłuchaczy, chociaż na pewno nie radiosłuchaczy Radia Wnet, ale innych bardziej popularnych rozgłośni, że politycy bardzo ciężko pracują tak naprawdę i praca premiera i prezydenta i ministrów to jest praca niezwykle odpowiedzialna i bardzo absorbująca. Więc z jednej strony chodziło o to, żeby pan prezes miał możliwość no, bezpośredniego wglądu w pracę rządu, też nadawania jakiegoś kierunku, no będzie na pewno to robił jako szef, jak mówię, większości parlamentarnej. Z drugiej strony nie był obciążony zbytnio takimi codziennymi obowiązkami. No i być może ta koncepcja się sprawdzi, chociaż no wtedy, kiedy ja mówiłem o tej potrzebie, żeby wejścia pana prezesa do rządu, no to wtedy oczywiście obóz Zjednoczonej Prawicy był bardziej skonsolidowany, a nawet niektórzy nie pamiętali, że mamy rząd de facto przynajmniej koalicyjny. No wtedy tych posłów koalicyjnych było dosłownie kilku, po dwóch, po trzech, po troje, po dwoje z każdej partii koalicyjnej. Teraz jest 18, 19 w jednej, w drugiej partii. To już są zupełnie... Co jest sytuacją nieco nienormalną, biorąc pod uwagę, że jedna partia ma około 1% poparcia, a druga oscyluje wokół 2%, więc bardzo często ktoś, kto wchodzi oczywiście w wyniku swoich indywidualnych talentów i możliwości przekonania wyborców z list Prawa i Sprawiedliwości z dalszego miejsca do Sejmu, no traci jednak poczucie takie, że to miejsce w parlamencie gwarantuje mu ta silna, pomocna dłoń Prawa i Sprawiedliwości. I to nie jest dobra sytuacja, zwłaszcza dla polityków młodych, niedojrzałych, a dopiero liczne porażki, rozczarowania kształtują prawdziwego
polityka. Kusi mnie, żeby realizmu. Zadać to proste pytanie, kogo pan profesor ma na myśli, ale to chyba byłoby zbyt łatwe. A ciekawe jest pytanie, czym się różni koncepcja wejścia Jarosława Kaczyńskiego do rządu jako premiera, a jako wicepremiera? Gdzie tu jest różnica i na czym ta różnica polega, panie profesorze? No, to wiemy wszystko, że konstytucyjnie, jaka jest rola prezesa Rady Ministrów, no, który będzie odpowiada za sprawowanie i funkcjonowanie rządu i jego decyzje. No, tak z tego, co słyszymy, bo przecież ja też słyszę dopiero do Brukseli, te echa polskiej polityki docierają jeszcze wolniej niż do redakcji Radia Wnet, no to pan prezes będzie odpowiadał jako wicepremier za tak zwane resorty siłowe, głównie będzie je nadzorował. No to myślę, że też zlikwiduje pewną dysfunkcjonalność, tak? Myślę, że usprawni. To mam nadzieję, no, ale jak powiedziałem, no, dzisiaj jest trochę inna sytuacja polityczna i ten bezpośredni motyw tej zmiany nie jest tym samym motywem, o którym ja kiedyś właśnie mówiłem dla Rzeczpospolitej w 2017 roku, gdzie chodziło po prostu o usprawnienie, teraz też chodzi o usprawnienie, no ale też o jakby pewne uspokojenie nastrojów politycznych między największą siłą w polskim parlamencie, a naszymi właśnie partnerami. To panie profesorze, jaka będzie teraz rola Mateusza Morawieckiego, bo to na dwoje babka wróżyła, jedni mówią osłabienie, inni mówią wzmocnienie w logice władzy, w logice procesu politycznego, co się dzieje teraz z Mateuszem Morawieckim? No, nie jest dla nikogo tajemnicą, że pan premier Morawiecki cieszy się zaufaniem i poparciem prezesa Jarosława Kaczyńskiego ze względu na swoje kompetencje, którym że zwłaszcza w ostatnim czasie też chyba mogliśmy się o nich przekonać, no, zwłaszcza w sytuacji kryzysu, no, chodzi o kompetencje ekonomiczne też na arenie międzynarodowej. Pan premier niewątpliwie wywalczył sobie też, powiedzmy, nieformalny status lidera Grupy Wyszehradzkiej. Tak mi się przynajmniej wydaje, obserwując to z pewnej odległości. I myślę, że akurat ci dwaj politycy dobrze ze sobą współpracują. No, więc nie sądzę, żeby tu, ja widzę wyraźnie dosyć jasny podział zadań, który pewnie nie będzie innym niż do tej pory, tylko jakby z innych miejsc on się będzie dokonywał. No, jednak zawsze te strategiczne decyzje podejmowane były, czy to w czasie wyborczym, czy powyborczym, podejmowane było przez kierownictwo polityczne PiS-u, no to głównie oczywiście tutaj głos pana prezesa był głosem decydującym, no a rząd ma tysiące spraw ważnych i też przekładał często te decyzje o tym politycznym charakterze już na pewien konkret polityczny, negocjacyjny i tak dalej. No i oczywiście zawsze te decyzje strategiczne były też wypadkową różnych tendencji, no bo jest nad rzeczą naturalną. My jesteśmy w skomplikowanej sytuacji, zarówno ekonomicznej, ale też myślę, że sytuacja zewnętrzna Polski się komplikuje. No są różne sprawy, które wymagają są trudnymi decyzjami i czy jest naturalna rzecz, że pojawiają się różnice zdania, no nie wiem, no jak negocjować, jak się zachowywać wobec niektórych
idei czy w ogóle decyzji Unii Europejskiej, no, która pełni rzeczywiście wyznacza jakieś warunki brzegowe też naszego rozwoju gospodarczego, też działań politycznych i tak dalej. Także ja mam nadzieję, to naprawdę oczywiście dużo zależy od praktyki, jak to będzie się układało, ale mam nadzieję, że rzeczywiście to będzie zmiana, która usprawni proces decyzyjny. No a nasza opozycja, która zawsze mówiła, to jest jakiś kompletny oczywiście absurd, że szeregowy poseł, prawda, co szeregowym poseł, no nie żaden szeregowy poseł, tylko szef większości parlamentarnej, no to wszędzie na świecie, też zresztą nad granicą tak potem powtarzano, prawda, no bo to zawsze wychodzi z Warszawy te takie bzdurne formuły, dopóki jest przecież w Niemczech, teraz też szefowa CDU jest kimś innym niż kanclerz Niemiec, tylko akurat szefowa CDU no nie jest tak samodzielnym politykiem, prawda? Jak Jarosław Kaczyński, ale to jest jakby naturalne. W demokracji parlamentarnej rząd zależy od większości parlamentarnej, w związku z tym silny przywódca większości parlamentarnej ma silny wpływ na politykę tego rządu, na kierunki strategiczne. No to jest zupełnie oczywiste, więc Jarosław Kaczyński nigdy nie był żadnym szeregowym posłem, tak jak nie było w Polsce żadnej dyktatury. Na szczęście nawet nasza, Boże, opozycja przestała o tym mówić, a na Zachodzie, na tak zwanym Zachodzie, że nawet nie wiedzą, kto by miał być tym dyktatorem, czy Mateusz Morawiecki, czy może Andrzej Duda, czy może już mówią o rządzie, czy rządzących w Polsce, no bo system w Polsce, co prawda, mamy bardzo wybitnego polityka, no, którego myślę, że historia doceni, który przez ostatnie 30 lat rzeczywiście wywiera decydujący wpływ na polską politykę i to ja bym chciał bardzo, bardzo korzystny. Historia to kiedyś doceni, no ale żadnej dyktatury nie mamy. No mamy system, powiedziałem, większościowo gabinetowo. Jak na razie przy urnach doceniają to Polacy, przynajmniej w dużej części, na tyle dużej, że dają samodzielne rządy, które, i to drugi raz z rzędu, to się w ostatnich 30 latach oczywiście nikomu nie udało tego powtarzać. W zasadzie nie trzeba. Co nie przeszkadza parlamentowi europejskiemu pogrożonemu coraz większej paranoi politycznej, bo to już trudno powiedzieć, głosować w taką rezolucję, jak ostatnio głosowano, w którym ludzie rzeczywiście kwestionuje to prawo narodu polskiego do wyboru swoich władz, bo tam w tej ostatniej rezolucji to w gruncie rzeczy się podważa wszelkie decyzje podejmowane przez Sejm od 2015 roku, takie no, te strategiczne, te najważniejsze decyzje. No to tak jakby Polacy nie mogli sami z sobą rządzić, więc nam się odmawia podstawowych praw politycznych, jednocześnie krzycząc na cały świat, jak to Unia broni praw człowieka i praw obywatelskich. To panie profesorze, przejdźmy do spraw europejskich. Przy telefonie Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie ostatnio się odbyło między Grupą Wyszehradzką, chociaż bez przedstawiciela Słowacji, a Ursula von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej. Tematy: budżet, klimat, migracja i Białoruś. Najciekawsze są dwa. Najwięcej punktów spornych jest pewnie przy budżecie i przy migracji. Wraca do Europy debata nad tym, jak przyjmować migrantów i uchodźców do Unii Europejskiej. Wracają pomysły, żeby jakoś to scentralizować i przenieść na poziom europejski. Na ile Polska jest w stanie, czy Grupa Wyszehradzka jest w stanie się obronić i obronić suwerenność decyzji dla rządów w Warszawie, Berlinie, Bratysławie, Wiedniu, Budapeszcie, a nie w Brukseli? No niestety artykuł 79 o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi o wspólnej polityce migracyjnej i azylowej, więc to myślę, że dzisiaj byśmy się chyba powstrzymali przed podpisywaniem tego. Tam jest co prawda punkt 5, który mówi, że to jednak nie narusza kompetencji państw czy o decydowaniu, jaka ilość napływa imigrantów do danego kraju, ale Unia jak zwykle i Komisja swoje kompetencje
Tak rozszerzaj, reinterpretując tak, taka, powiedzmy, kiedyś w Polsce było to pojęcie falandyzacja prawa, no to myślę, że komisja, przynajmniej od czasu Junckera, junckeryzacja prawa europejskiego jest bardzo, bardzo widoczna i to jest takie poszerzenie kompetencji, no rzeczywiście, ale tam jest też dużo pozytywnych, no, mówi się na przykład o tym, żeby już na granicach sprawdzać tych obywateli, tych obywateli innych państw, którzy chcą się starać o azyl. A więc jest dużo zapisów o ochronie granic, no czego w 2015-16 roku nie było. Oczywiście nie wspomina się o tym, że kryzys został wywołany, ten wielki też, a przynajmniej pogłębiony w dużej mierze przez irracjonalną politykę Angeli Merkel. No bo Angela Merkel nie podlega krytyce Unii Europejskiej jako już za życia w panteonie, prawda, świętych europejskich. No ale są tam absurdalne takie pomysły, no że pozytywne jest to, że niekoniecznie trzeba przyjmować imigrantów w sytuacji kryzysu, można w jakiś inny sposób pomagać, ale ten pomysł, żeby państwa, które nie przyjmują, zamiast tego zajmowały się deportowaniem tych odrzuconych, a więc nie zaakceptowanych, nie mających prawa do azylu na terenie Unii, a gdyby im się ta deportacja nie udała ze względu na opór krajów, z których te osoby wyemigrowały, no to wówczas miałby przyjąć, no to to jest jednak pomysł zupełnie dla nas nie do przyjęcia. Ale generalnie będzie tak, że u podstaw tego wszystkiego, tak jak całej polityki emigracyjnej i azylowej, ale też leży fałszywa ideologia. I dopóki się jej nie zmieni sposobu myślenia o Europie, no to dopóty będą takie pomysły scentralizowania, każda, że tak powiem, możliwość otworzenia granic, no, spowoduje natychmiast oczywiście wzrost nacisku migracyjnego na Europę. A ta zmiana, to była sygnalizowana przez Ursulę von der Leyen na początku, bo ona przecież chciała powołać komisarza do spraw obrony europejskiego stylu, sposobu życia, tak? No to jakbyśmy ten sposób życia zdefiniowali, no to przecież jest wiadomo, że on się może utrzymać tylko wtedy, kiedy utrzymuje się na terenie Europy ludność o pewnej tożsamości kulturowej, no a nie jakieś wielokulturowe społeczeństwo składające się z paralelnych, równoległych grup, które żyją według zupełnie własnych. Ale to, żeby zakończyć ten wątek i tym wątkiem zakończyć całą naszą dzisiejszą rozmowę, panie profesorze, bo czy myśmy w Warszawie trochę przysnęli, uznając, że Unia, że Grupa Wyszehradzka wygrała w roku 2018-19, że przyjęto zasadę ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej i poszanowania dla prawa i procedur azylowych, a tymczasem walka wszędzie się nie skończyła? No to jest tak w wielu sprawach, dlatego że, wie pan, to trochę, teraz mówimy raczej o opinii publicznej, no my się zajmujemy ciągle zawsze takimi bieżącymi sprawami, ale przecież cały czas prace nad tym, nad tą reformą Dublinu trwały w Unii Europejskiej, tak samo jak trwają prace nad klimatem, nad budżetem i tak dalej. I my musimy te sytuacje, to dotyczy również mediów, no śledzić na bieżąco, więc to nie jest tak, że ten dokument, który został teraz opublikowany na 450 stron, że on powstał tak sobie od razu. Nie, on kształtował się, oczywiście pewien, powiedzmy, taki szlif polityczny teraz mu nadano i pewne sprawy, nie nikt, tak samo jak te próby powiązania funduszy z praworządnością i tak dalej. Ale nie dotyczy, myślę, że tego przespania, to właśnie nie dotyczy naszego rządu, ani polityków, którzy się zajmują, ani, no bo my się rzeczywiście tym bieżąco to śledzimy i staramy się, i polskie przedstawicielstwo, i w Radzie Unii Europejskiej, i w Radzie, także no jeszcze raz zakończę tą konkluzją, że to nie jest tak, że bo jest w Polsce taki jakby poszlachecki anarchizm, prawda, że w zasadzie państwo nam w ogóle nie jest potrzebne i tylko
się zwołamy w razie czego jako pospolite ruszenie, że jak już będzie coś się pojawi, jakieś zagrożenie już u naszych granic. Nie, no wymaga to systematycznej pracy i mam nadzieję teraz, żeby już konkludując, że właśnie wejście pana Jarosława Kaczyńskiego do rządu jeszcze usprawni tę naszą pracę, myślę nie strategiczną, ale też codzienną walkę o polskie interesy. I tak udało nam się znaleźć europejski wymiar czysto krajowej polityki i rekonstrukcji rządu. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. I wszystkiego dobrego.